No i zaczynamy pierwszy dzień w robocie. Wielki futbol. Wizje. Futbolowe wizje mnie nawiedzają. Ja już nie śpię po nocach, kurwa. Ja już nie śpię po nocach normalnie. Budzę się o trzeciej, kurwa, tylko widzę łoniakiego Williamsa zagrywającego do Woolleya. I w kółko. Przy śniadaniu tutaj jajkami operuję jakby zawodnikami. Jak ustawić? Jak otworzyć tą pierdoloną drogę do bramki? Jak uchylić furtkę do mistrzostw? Jak uchylić furtkę? Jak rozjebać wrota do bycia najlepszą drużyną FIFA Ultimate Championship? Synu. I co mogę powiedzieć? Przed nami długa droga. Przed nami... Ja nie wiem, czy my w ogóle zaczęliśmy tą drogę, nie? Bo na tym etapie, na którym się znajdujemy, to jest coś między staniem w miejscu, a tak kurwa się bujaniem do tyłu. No to jest niestety wielka niewiadoma. Wielki chaos panuje w drużynie. Wiele zmian, wiele nowych działaczy, duże kwoty, sponsorzy, jednocześnie słabi gracze. Od góry naciskani przez świat kibiców, tak? Świat kibiców. Czy były jakieś nowe transfery? Nie mamy nowych transferów, ale kochani, muszę czymś się pochwalić. Wczoraj rozegrałem właśnie w Czarnogórze, byliśmy na zgrupowaniu u kadry U19 wraz z Piotrem, moim przyjacielem, jednocześnie też współpracownikiem, tak, jest zatrudniony jako szczebel od fizjoterapii, od przygotowania motorycznego, od szybkości, dynamiki, ale co najważniejsze, fajne bramki i chciałbym wam taką jedną bramkę zaprezentować. Robert Lewandowski, podaj. Patrz, kurwa, jak zawinął Rogala. Linia, przepraszam, pomocników obrońców. Ustawienie w X-a, proszę bardzo. Czekamy na wyplucie piłki, dośrodkowanie. I co robi Lewandowski? Lewandowski podąża równolegle z piłką. W dół, ściąga na boisko wszystkich trzech obrońców. Patrzcie, co się dzieje. Tu taka główeczka. I co robi Lewandowski? Widzi, że jest pęd zawodnika, że jest pęd obrońcy. Jest silny, konkretny atak na piłkę, że on jest skoncentrowany na tą piłkę. Jakby pierwszy raz widział cycki normalnie. On nic już nie widzi na świecie. I co trzeba wykorzystać? Co trzeba wykorzystać? Zrobić go po prostu w chuja. I jak on już naładowała tą piłkę, że wie, on widzi, gdzie jest kurwa torlotu tej piłki, my go drastycznie, nawet powiem brutalnie, zmieniamy. Zobaczymy na nagraniu. Pyk! I widzisz? Do góry! On w ogóle zmienia płaszczyznę tę piłkę. On kurwa nie wie, co się dzieje. On nie wie, gdzie jest. Te cycki zamieniły się w cztery kutasy czarne po prostu. On jest w piździe. On już wie, że trener go wyjebie ze składu. Piłka leci na siebie. I co? Oni znowu do Lewandowskiego. A Lewandowski zrobi? Nawijamy ich jak szpulę. Jak nitkę na szpulkę. Oni są na plecy. Wypustka. I dlaczego zrobimy tą wypustkę? Chcę wam dokładnie to opowiedzieć. Dlaczego zrobiona została ta wypustka? Żeby zwiększyć zasięg ruchu biodra, tak? Nie króciutki strzał, tylko mocna, długa noga i juf. Wiecie, o co chodzi? Taki, to jest biodro i cała noga, żeby zakręciła tego Rogala. Czujecie to, widzowie? Energia w tym pokoju jest wielka. Teraz wywróżę 23-letniemu widzowi, którego zostawiła szmula. Energia jest naprawdę wielka. Szmula rzuciła chłopa. Wielki tarocie, kurwa. Powiedz mi, szepnij mi tu słówko. Zdradź mi jakąś informację. Wskaż mi tu paluszkiem i rzuć mi tu okruszkiem, by dowiedzieć się, czy ten młodzieniec wyliży jakąś inną ci puszkę. Energia we mnie mocna, postawię na prawicy klocka. Koło fortuny, czyli szczęściem fortuna się toczy, kołem się toczy. Czyli to wszystko jest takie niepewne, kurwa, to jest takie niebezpieczne. Ale jest kobieta przy tym kole, jest kobieta. Czyli to będzie kobieta. O, kurwa, wielki Posejdonie, Zeusie, kurwa, księciu Krety, elizejskich, kurwa, plaż. O, kapłanka, czy ona będzie duchowa, spokojna. Ona gdzieś tam jest, nie tam, gdzie szukasz, nie w tych klubach, gdzie się mefedron spierdala. Ona jest spokojna. Ona może być dziś w kościele, może gdzieś po mszy jakieś opierdalanie gały. Kapłanka z księgami, gdzie zapisane są twe plany. Synu jebany. Dwie karty zostały, twój stary jebany na werstalce po czterech warkach, ćpun polony spod żabki. O, biorę po lewicy kartę. Kapłan i kapłanka. Ulu, mamy komplikacje. Może jej ojciec, może jej brat, a może to jest matka? A przecież nie tak, może to jest matka? Kto wie, kapłan i kapłanka koło fortuny. Twój stary nie czytał dżumy, taka książka jest. A więc weźmy sobie tę kartę, która wyjaśni nam wszystko. Kochankowie. Wydaje mi się, że tutaj dużo mistycyzmu, wiele kurwa niewyjaśnionej magii, ale magii piękna, magii mocy. Mamy kochanków, mamy dwie postacie. Może to właśnie jest twoja kochanka, a kapłan udzieli ci sakramentu. Wszystko się będzie kręcić jak w kole. Kaskalabalasa, kro! Widzieliście, aż obraz zmieniła kamera. O, i wróciła.
Czyli prośba się spełni, a twój stary rozpierdoli się na piarni. No, więcej nie mogę już energii dać, bo to było dość sporo. To już za 50 zł mogę wywrócić. 57.